Podstawowymi systemami do automatycznego składowania blach są regały automatyczne zbudowane z jednej lub dwóch kolumn składowania oraz windy transportującej półki do stacji załadunkowo-rozładunkowej, gdzie odbywa się pobieranie lub załadunek arkuszy. W celu oszczędności miejsca na półkach pakiety blach składowane są bez palet. Proces depaletyzacji następuje przy użyciu depaletyzatora statycznego lub podnośnika hydraulicznego zamontowanego na stacji załadunkowo-rozładunkowej. W przypadku konieczności składowania znacznych ilości arkuszy blach warto rozważyć wdrożenie systemu z użyciem układnicy magazynowej, która charakteryzuje się dużą pojemnością ze względu na zastosowanie wielu kolumn składowania. Pomiędzy kolumnami porusza się układnica mająca możliwość jednoczesnego ruchu poziomego oraz pionowego, co znacząco skraca czas dostępu do materiału. Tego typu system może być wyposażony w wiele stacji załadunkowo-rozładunkowych, które mogą transportować materiał bezpośrednio do maszyn produkcyjnych. Regały automatyczne mogą mierzyć niemal 20 metrów wysokości, przez co mamy możliwość pełnego wykorzystania wysokości budynku oraz optymalizacji powierzchni magazynowej. W przypadku braku miejsca w środku istnieje możliwość postawienia regału na zewnątrz i zabudowania go na przykład płytą warstwową. Zdarza się również, że regał przechodzi przez kilka kondygnacji budynku i jest wyposażony w kilka okien dostępowych na różnych poziomach. Poza wspomnianą już oszczędnością powierzchni magazynowej i wykorzystaniem dostępnej wysokości hali, automatyzacja składowania gwarantuje wzrost efektywności produkcji. W szczególności w przypadku zintegrowania wycinarki laserowej z regałem automatycznym poprzez system automatycznego załadunku i rozładunku. Takie rozwiązanie tworzy w pełni zautomatyzowany układ obróbki laserowej blach, co usprawnia proces przepływu surowego materiału i elementów wyciętych. Warto szukać dostawcy, który wraz z systemami magazynowymi oferuje oprogramowanie pozwalające na integrację z systemami WMS i ERP przedsiębiorstwa. Niewątpliwą korzyścią automatyzacji składowania blach jest łatwy i szybki dostęp do składowanego materiału oraz znaczący wzrost bezpieczeństwa pracy operatorów.